Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, jestem koordynatorką programu Młoda Mowa i pomysłodawczynią, chociaż to nie jest jakiś bardzo oryginalny pomysł. Równocześnie prowadzę akcję Noc Bibliotek od początku. Noc Bibliotek w tym roku odbywa się jutro, więc ponieważ spotykamy się z bibliotekarzami, Państwo mnie na pewno kojarzycie z tej innej, chociaż bardzo zbliżonej aktywności. Bardzo mi miło powitać Państwa na webinarze programu Młoda Mowa. Mamy dzisiaj wspaniałe gościnie. Jedna z nich to jest niespodzianka, gościni specjalna, pisarka Justyna Bargielska, która podzieli się z nami swoim doświadczeniem w prowadzeniu programu, przepraszam, w prowadzeniu warsztatu Młoda Mowa, w bibliotece zresztą warszawskiej na Woli. A oprócz tego jest z nami nasza ekspertka, która stworzyła wspaniałe merytoryczne materiały do programu, które już są zamieszczone na stronie Młoda Mowa. Zachęcamy do korzystania z nich. Ja za chwilkę będę mówiła króciutko o tym, co dla Państwa przygotowaliśmy i o harmonogramie działań najbliższych, a później oddam głos Justynie Bargielskiej, a następnie pani Annie Wileczek. Także zaczynajmy. Widzę, że jest nas już całkiem sporo. Program Młoda Mowa wyrósł z programu domowy Rodzinna Historia o Słowach, w którym zapewne część z Państwa być może brała udział. To były warsztaty dla małych dzieci, które tak naprawdę uczyły się mówić, dla dzieci z rodzinami, z rodzicami. Powstał słownik wyrazów, neologizmów dziecięcych. Efekty były wspaniałe, kilkaset cudownych słów o genialnych źródłach, które zostały też spisane, narysowane, opowiedziane. No i tak jak dzieci dorastają, tak program domowy dorósł i zamienił się w Młodą Mowę, czyli w program dla nastolatków tym razem. Bezpośrednimi odbiorcami programu są oczywiście edukatorzy, głównie bibliotekarze, ale też nauczyciele języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, wcześniej czasami logopedzi. No, tym razem z tego co widzimy, jesteście Państwo głównie bibliotekarzami. Bardzo nam miło, bo z tą grupą z wielką przyjemnością pracujemy. To jest cykl dwóch warsztatów. Zależy nam na tym, żeby w październiku odbył się taki ten główny, inspiracyjny warsztat, na którym młodzi ludzie się spotkają i zastanowią nad swoim językiem, poszukają słów, które uznają wspólnie z nami, wspólnie z Państwem, za warte upamiętnienia, warte utrwalenia, za odkrywcze. A na drugim warsztacie, tutaj jeszcze króciutko o nas, na drugim warsztacie wykorzystają to słowo, przyjdą z nim jako z takim rodzajem biletu i wykorzystają to słowo twórczo. Słowo twórczo i wykorzystają to słowo twórczo. W jaki sposób, w jakiej dziedzinie sztuki, to zostawiamy Państwu pełną dowolność, zostawiamy właściwie dzieciom, młodzieży pełną dowolność, ale inspirujemy bardzo szeroko, ponieważ mamy trzy scenariusze. To już widać jak małą niespodziankę, ale to za chwilę. O Mironie powiem za chwilę. Mamy trzy scenariusze. Jeden z nich jest takim właśnie materiałem tematycznym poświęconym słowotwórstwu, neologizmom Mirona Białoszewskiego. W stulecie urodzin twórcy no to był naturalny bohater naszych materiałów. Także można tak tematycznie zacząć, a można skorzystać wyłącznie z... Ten pasek, dzięki. Można skorzystać wyłącznie z takiego już bardzo merytorycznego materiału stworzonego właśnie przez panią dr Wileczek, gdzie Państwo jako edukatorzy zdobędziecie już taką pewność siebie w pracy z językiem młodych ludzi, w pracy z nimi, a później na drugim etapie, czyli na tym drugim warsztacie już jakby dacie im pole do popisu, czyli pozwolicie im w twórczy sposób utrwalić to słowo. Za chwilę będę oddawała głos Justynie Bargielskiej, jak tylko jeszcze tutaj opowiem króciutko o materiałach, które przygotowujemy i przygotowaliśmy już częściowo. Natomiast Justyna opowie o tym, jak wyglądał taki warsztat i co się sprawdziło, co warto rozwijać, w którą stronę
ewentualnie iść. Natomiast my mamy, oprócz tych materiałów edukacyjnych, mamy dla Państwa książki, bardzo różne książki, które po prostu są inspirujące słowotwórczo, od partnerskich wydawnictw programu, ale przede wszystkim mamy gry. Jedna gra to jest gotowa gra, łap za słówka, pomysłowa gra językowa, którą na potrzeby naszego programu przekazało wydawnictwo Egmont. I to jest no właśnie taka gra rozgrzewkowa, gdzie odpowiada się na pytania występujące, odczytywane na kartach. Tych kart jest mnóstwo. Oczywiście to są takie gry językowe, zgrubienia, zdrobnienia, jakieś szukanie ciekawych słów na dany temat. Dostaniecie od nas Państwo tę grę z materiałem edukacyjnym do niej, także mam nadzieję, że ona będzie takim gotowym, bardzo pomocnym materiałem, ale oprócz tego pracujemy, właściwie już kończymy pracę nad grą karcianą z cytatami, a właściwie z zadaniami inspirowanymi wierszami Mirona Białoszewskiego, tylko tutaj tak na zachętę, na zaostrzenie apetytu pokażę takie pojedyncze słowa, pojedyncze karty. Także biblioteki, które przyjęliśmy do programu, to już jest ponad 70 bibliotek. Planowaliśmy 50, ale przyjęliśmy ostatecznie 70. Niech się spodziewają, spodziewajcie się Państwo od nas po prostu pakietu materiałów i bardzo liczymy na to, że wykorzystacie je właśnie w ciągu najbliższych tygodni. Na tym pierwszym warsztacie, a w momencie, kiedy już będziecie gotowi i poczujecie, że młodzi ludzie już wybrali te słowa, wiedzą, co chcą z nimi dalej zrobić, to wtedy spotkacie się na tym drugim warsztacie, gdzie już udokumentujecie efekty i bardzo liczymy na to, że one się pojawią na stronie programu Młoda Mowa, ponieważ tam jest taka opcja, żeby w wizytówkach Państwa miejsc, Państwa bibliotek, Państwa szkół zamieścić te efekty. I my będziemy starali się je zebrać, pokazać i dalej się nimi dzielić. Bardzo dziękuję. Przekazuję teraz głos Justynie Bargielskiej i proszę Cię, Justyno, żebyś krótko powiedziała, jak się realizuje warsztat Młoda Mowa. Bardzo dobrze się realizuje warsztat Młoda Mowa, bo no, to jest dość oczywiste, że nastolatki, dzieciaki, ludzie w tym wieku, no oni są, oni rzeczywiście bardzo w taki sposób luźny i z taką dezynwolturą podchodzą do języka. No, to możemy sobie to na przykład zaobserwować, kiedy, jeżeli śledzimy no, chociażby wybór słowa, młodzieżowego słowa roku, tak, to widzimy, jak oni potrafią, co oni potrafią wymyślić. Notabene ten zeszłoroczny Śpiulkolot, od którego wszystkie dzieciaki się odżegnują, tak naprawdę wszedł do ich języka dopiero dzięki temu, że oczywiście tak ironicznie, tak, ale dobra, przejdźmy do warsztatu. Warsztat z dzieciakami zrobiłam taki, żeby, ponieważ znałam tę grupę wcześniej, wiedziałam, że mają duży talent też taki, powiedzmy, rytmiczno-hip-hopowo-rapowy, więc zrobiłam taki warsztat oparty na rapie, na hip-hopie Łony, to się nazywa, to ma tytuł Hańba Barbarzyńcy, znaczy oparty na nim, po prostu ten rap był inspiracją do tego, co myśmy sami na tym warsztacie stworzyli. To jest oczywiście do znalezienia na YouTubie, ja im puściłam to nagranie, zanim żeśmy przystąpili do pracy. Chodzi o to, że w tym rapie każdy kolejny wyraz zaczyna się na sylabę, którą kończy się poprzedni wyraz, co w sumie brzmi dość prosto, ale tak naprawdę proste nie jest, zwłaszcza jeżeli chce się napisać jakiś tekst, który jest, no, jakoś rytmiczny, a rap rzeczywiście rytmiczny musi być. No i oczywiście, co najlepiej do tego służy? Najlepiej do tego służą wszelkiego rodzaju słowniki, dosłownie wszelkiego rodzaju słowniki, bo myśmy znaleźli w bibliotece wtedy słowników, daj Boże, 10 i tak naprawdę jedynym, który nam się do niczego nie przydał, był ilustrowany słownik słów jakichś tam dziecięcych i młodzieżowych. O, takie coś, tak? On był najmniej taki pasujący nam paradoksalnie do tego naszego rapu. I był słownik wyrazów bliskoznacznych, był oczywiście słownik języka polskiego, był ortograficzny, i dzieciaki się podzieliły tymi słownikami i zaczęliśmy, tak? Jakoś tak z grubsza nakreśliliśmy, o czym byśmy chcieli, żeby ta nasza historia była, ten nasz rap był. Oczywiście to się kompletnie rozpłynęło po tym, ponieważ okazało się, że język nami zarządził, a nie my językiem. I napisaliśmy rzeczywiście niedługi, dwuzwrotkowy, ale bardzo rytmiczny, bardzo taki ciekawy w czytaniu i taki też, powiedziałabym, pełen animuszu w wymowie, rap, o, właściwie o życiu, tak? Ogólnie biorąc o życiu.
A potem się okazało, że rzeczywiście jesteśmy w stanie go też zarapować, więc bardzo dobrze poszło. No a przy okazji dzieciaki, to co jest ważne, dzieciaki, niektóre słowniki były dla nich w ogóle nowością. Ja mówię dzieciaki, ale to nie były dzieciaki, no to byli właśnie nastolatkowie, czyli powinni już mieć w swoim życiu do czynienia ze słownikami nie tylko ortograficznymi. No, wiadomo, że w szkole no to ortograficzne są na porządku dziennym, natomiast te niektóre słowniki były dla nich nowością i no to było śmieszne patrzeć, jak po prostu dziewczyna tonie w słowniku wyrazów bliskoznacznych, bo nie sądziła, że jedno słowo może mieć tyle synonimów. To jest rzeczywiście przygoda i to jest wciągające. Zresztą ja sama mam z dzieciństwa taką historię, że moim z kolei ulubionym słownikiem był słownik Kopalińskiego, nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki słów i zwrotów obcojęzycznych, tak, pochodzących z języków obcych. I to też jest wspaniała, też była dla mnie wspaniała lektura w dzieciństwie i w młodości i do tej pory wracam z sentymentem. No i co? I wydaje mi się, że takie łączenie właśnie tej części edukacyjnej, to znaczy pokazywania, jakie są słowniki, jak można z nich korzystać, co tak naprawdę w nich jest i czy obcowanie z nim jest przygodą, może być przygodą. No, okazało się, że jest łatwiejsze do pokazania, kiedy operuje się na jakimś takim materiale bliskim właśnie młodzieży, czyli w tym przypadku na rapie łony. Ale oczywiście to nie musi być, to nie musi być ten rap, to po prostu chodzi o to, żeby pokazać zasadę, pokazać ideę i tak naprawdę bawić się, bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, tak, żeby się tym słowem bawić i żeby się tymi książkami, z których będziemy, na podstawie których, powiedzmy, będziemy robili te warsztaty, czy też, no właśnie tutaj nie na podstawie, tylko z użyciem, tak, z użyciem, których będziemy robili te warsztaty, żeby nimi też się bawić, bo to jest najlepsza chyba metoda przyciągnięcia młodzieży do tego typu aktywności. Czy to jakieś pytania, czy to wystarczy? Właśnie, może wykorzystajmy to, że z nami Justyna, może macie Państwo jakieś pytania? Jeśli tak, to prosimy szybciutko i będziemy oddawać zaraz głos. Będę oddawać głos pani doktor Annie Bileczak. Bardzo Ci dziękujemy, Justyno, świetnie. Okej, czyli co? Było. Ja się żegnam. Tak, dobra, dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że Państwo poczuliście się zainspirowani. Ja tak. Dziękuję. W takim razie przekazuję głos pani Annie Wileczek, naszej ekspertce, językoznawczyni, która przygotowała dla Państwa już opublikowane na stronie świetne, bardzo bogate i w linki do materiałów dodatkowych, ale też pomysły na zadania, na ćwiczenia, materiały. Liczymy na to, że skorzystacie z nich Państwo z wielką korzyścią. Oczywiście, jeśli chodzi o materiały edukacyjne, jest tam bardzo dużo przeróżnych ćwiczeń i zadań, więc nie czujcie się Państwo zobligowani do tego, żeby je wszystkie zrealizować, prawda? Nie mówię tylko tutaj o Pani materiale, Pani Anno, ale w ogóle te trzy scenariusze są tak bogate, szczególnie ten trzeci, który liczy dosłownie kilkanaście stron ćwiczeń, więc tutaj bardzo na to liczymy, że Państwo wybierzecie, Państwo prowadzący, Państwo edukatorzy wybierzecie te, które no, po prostu czujecie, że są Wam jakoś najbliższe. Część jest ruchowych, takich powiązanych z dramą, część właśnie bardziej plastycznych, inne oczywiście typowo literackie, co jest no, takim naturalnym tutaj naszym kierunkiem. Dlatego no, myślę, że program naprawdę dostarczy inspiracji no, zgodnie ze swoją ideą. A teraz już przekazuję głos pani Annie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i za zaproszenie do tego projektu, który jest mi bardzo bliski, Młoda Mowa. Ja zajmuję się niejako zawodowo w karierze tutaj naukowej już od wielu, wielu lat, jak to moi studenci mówią, od zalania dziejów, ale to nie tak dawno, od 2008 roku zajmuję się językiem i kulturą młodego pokolenia, czyli tak zwaną młodą mową. Natomiast już to, co moja przedmówczyni przedstawiła, nawiązuje chyba do takiej szerszej perspektywy, mianowicie do młodej mowy, czyli takiej świeżej odmiany języka, którą rządzi tak naprawdę neologizm, do takiej odmiany bardzo twórczej. Jak widać, język jest materią tak pojemną, że zmieści i młodą mowę, czyli mowę młodego pokolenia i mowę młodych duchem, jak i zmieści tę młodą mowę w sensie tekst, język, komunikat tworzony
na jakąś okoliczność, prawda, czy bogaty w słowotwory, w neologizmy. Pozwolę sobie zatem udostępnić ekran ze swoją prezentacją. O, chyba już jest widoczne. Ja rzeczywiście, proszę Państwa, jestem językoznawczynią, ale oprócz takiej działalności naukowej, czyli takiego oglądu naukowego, zajmuję się również, może wybieraniem młodzieżowego słowa roku to za dużo powiedziane, jestem przewodniczącą od 2022 roku, właśnie od tego roku jury, a od kilku lat zasiadam w jury tego plebiscytu. I tym, co od dłuższego czasu mnie pochłania, jest Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, które powstało i z mojej inicjatywy, i przy wsparciu środków zewnętrznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i przełożyło się na taki projekt społeczno-naukowo-młodzieżowy, do którego i Państwa chciałabym zaprosić, zaprosić również Państwa uczniów, uczestników Państwa warsztatów, ponieważ korzystamy z bazy słów i zaobserwowanych przez nas, jak również z tych bazy słów przesyłanych przez młodych ludzi do obserwatorium. Opracowujemy te słowa naukowo i zamieszczamy na stronie internetowej. Za chwilę jeszcze dwa zdania na temat obserwatorium powiem, a w tej chwili już może przejdę do tego, co będzie przedmiotem mojej prezentacji, mojego dzisiejszego wystąpienia. Mowa o języku młodzieży. Ja nazywam to młodomową. W 2018 roku powstała książka Kod Młodości, młodomowa w perspektywie społeczno-kulturowej, w której no, zebrałam swoje obserwacje na temat języka młodego pokolenia. I ten termin młodomowa wydał mi się najbardziej zręczny do określenia w gruncie rzeczy zjawiska bardzo hybrydycznego. Nie jest to wyłącznie, proszę Państwa, odmiana języka, a tym bardziej, tak jak my mówimy potocznie, język młodzieżowy, gwara młodzieżowa. Dla językoznawcy pojęcie język ma bardzo ściśle określone konotacje. Jest to zespół wyrazów i reguł ich użycia, prawda? I mówimy tutaj zazwyczaj o języku ogólnym, który jest jakąś komunikacyjną odmianą języka etnicznego, języka narodowego. Tymczasem to, o czym będziemy dzisiaj mówić i czym chcemy się zająć również na warsztatach w ramach programu Młoda Mowa, to jest pewien głównie wariant języka, odmiana językowa, która jest bardzo ekspansywna. Bardzo ekspansywna, ponieważ kiedy zaczęłam tą odmianą języka się zajmować w 2008 roku, po jednej z konferencji, takiej o charakterze edukacyjnym, w której uczestniczyło bardzo wielu polonistów, usłyszałam, ale czy warto czymś takim marginesem języka się zajmować? Przecież to patologia językowa. I to pojęcie tej patologii językowej bardzo mnie poruszyło i dotknęło. I pierwszy, jakby taki dłuższy tekst, pierwsze studium, które napisałam, to dotyczyło właśnie tej polemiki
z mową młodego pokolenia, z językiem młodego pokolenia jako patologią językową. Z biegiem lat okazało się, że ta odmiana języka stała się jedną z najbardziej w ogóle kreatywnych odmian współczesnego języka polskiego. Obserwują ją dorośli, obserwują ją nauczyciele, obserwują, jak widać, bibliotekarze, obserwują ludzie zainteresowani edukacją, wreszcie obserwują seniorzy, ponieważ miałam również takie warsztaty dla seniorów, które były bardzo wdzięczne i rzeczywiście seniorzy pytali, interesowali się, dociekali znaczenia poszczególnych słów. A dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, ponieważ ten język młodego pokolenia z jednej strony jest dla nas, dorosłych, rodziców, opiekunów, nauczycieli, punktem dostępu do postrzegania, do interpretacji świata przez młodych ludzi. W sytuacji, kiedy nastolatek izoluje się od dorosłych, jest to jak najbardziej naturalne, prawda? Szuka wsparcia w grupie rówieśniczej, zbiera w cudzysłowie artefakty z swoich doświadczeń różnorakich po to, żeby kształtować swoją tożsamość. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. Więc my, dorośli, szukamy takiego punktu dostępu przez nowe, przez młode słowa, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Co ciekawe, te słowa, które wchodzą najpierw do języka młodzieżowego, czy są spontanicznie tam tworzone, szybko również przechodzą do języka potocznego ogólnego, do języka dorosłych, a jeszcze szybciej do tego języka marketingu, do języka reklamy. I ja też się zastanawiałam, kiedy tę odmianę, ten wariant języka analizowałam, dlaczego tak się dzieje. No i tutaj oczywiście mamy taki punkt styczny dotyczący kultury współczesnej, prawda? Współczesna kultura, która jest oparta na kulcie młodości, luzu, emocji, korzysta z nowych, kreatywnych słów, w dodatku bardzo ekspresywnych, bardzo mocnych, takich zawierających percepcyjny konkret, akuratnych i świetnie potem w kampanii to wykorzystuje. Dlatego ta perspektywa dorosłego jako obserwatora młodomowy na dzisiejszym webinarze będzie miała miejsce. A zatem czym jest młodomowa? Możemy ją określić jako wariant języka potocznego, jako kod językowy, którym nastolatkowie posługują się w sytuacjach nieoficjalnych, tworząc własny, odrębny od dorosłych sposób komunikacji. I na chwilę tutaj zajmę się tą definicją. Już wcześniej powiedziałam, że jest to wariant języka potocznego, dlatego że tym, co różni młodomowę od języka potocznego, jest przede wszystkim zbiór pewnych utożsamiających słów traktowanych jako młodzieżowe. Oczywiście ta młodzieżowość jest tutaj znowu bardzo, powiedziałabym, dyskusyjna, no bo we współczesności kiedyż przestaje się być młodym. Młodość jest bardzo związana ze stanem ducha, prawda? A dodatkowo kultura tę młodość w jakiś sposób, tej młodości, podtrzymywaniu tej młodości hołduje. W związku z powyższym możemy tutaj wyróżnić trzy takie kryteria, dzięki którym spojrzymy na młodomowę, czyli na ten
na tę odmianę językową, którą posługuje się młode pokolenie w sytuacji nieoficjalnej, z takich trzech perspektyw. Z perspektywy takiej biologicznej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to taka językowa rebelia okresu dojrzewania, czyli tego okresu adolescencji, kiedy młodzi ludzie zakreślają taką, przedstawiają taką tamę, granicę pomiędzy sobą, tak, a dorosłymi, rodzicami, nauczycielami. Jednym z tych przejawów jest właśnie ta skłonność do tworzenia, posiadania i ochrony swojego języka. To jest bardzo ważne, bo młodzi chronią swój język, dlatego z moich badań wynika, również z ankiet, rozmów, które przeprowadziłam z młodzieżą, nie należy w obecności młodzieży używać słów młodzieżowych, czyli wchodzić w buty takiego kumpla i partnera nastolatków, ponieważ oni to traktują jako postawę bardzo nieautentyczną i odrzucają takie nastawienie i taką fałszywą trochę przyjaźń. Jeśli używamy słów młodzieżowych, bo chcemy na przykład skrócić dystans, to róbmy to w wyraźnym cudzysłowie. Czyli znamy, wiemy, znamy znaczenia, ale używamy troszeczkę metajęzykowo. Nie starajmy się rzeczywiście językowo upodobnić się do młodych ludzi. I wówczas, kiedy z tej perspektywy, że jest to taki kod czasu adolescencji, mówimy o odmianie młodzieżowej, myślimy o tak zwanym biolekcie. Ja jeszcze zwrócę uwagę na to, co było tutaj w poprzednim punkcie. Ja używam formy nastolatkowie, chociaż tutaj w projekcie pojawiła się i wcześniej w wypowiedzi pojawiła się forma nastolatki. Owszem, ta forma nastolatki też jest formą poprawną, ale bardziej potoczną. Nastolatkowie jest to forma bardziej oficjalna i ponieważ ja moich nastolatków, uczestników moich warsztatów i dodatkowo przedstawicieli Rady Młodzieżowej w obserwatorium traktuję bardzo poważnie, bo więc mówię o nich w ten sposób, nastolatkowie, używając formy oficjalnej. To tylko taka uwaga na marginesie. Drugie kryterium, dzięki którym możemy wyróżnić i nazwać, spojrzeć na tę odmianę języka, to jest to kryterium socjologiczne czy socjolingwistyczne, kiedy myślimy właśnie o sposobie komunikowania, mówienia do siebie w sytuacji nieoficjalnej, raz jeszcze powtarzam, w sytuacji potocznej, społeczności młodzieżowej czy społeczności młodzieżowej. Tak jak mamy problem z młodzieżowością i z młodością, gdzie kończy się ta bariera młodości i co jest jeszcze odmianą młodzieżową, a co już nie jest odmianą młodzieżową, to tak mamy problem z wyróżnieniem kategorii młodzieży. Jeden z juwentologów w zasadzie, czyli badaczy społeczności młodzieżowej, mówi, że w zasadzie zamiast młodzież powinniśmy powiedzieć młodzieże, prawda? Czyli w liczbie mnogiej, bo, czy środowiska młodzieżowe, prawda? Bo to jest chyba jedno z najbardziej złożonych środowisk, począwszy od młodszych nastolatków, tak? Czyli 11, 12, 13, po tych starszych nastolatków i tych już na progu młodych dorosłych, czy potem młodzieży studenckiej. Żeby jakieś granice przyjąć, na przykład, nie wiem, socjologiczne,
to w desperacji. Socjologowie twierdzą, że no, ci, którzy podejmują pracę zawodową, przestają być młodzieżą w takim sensie, w jakim są nią na przykład nastolatkowie czy młodzież szkolna. Więc wówczas, stosując taką perspektywę socjologiczną, mówimy o socjolekcie młodzieżowym. Lekt, odmiana języka, socjolekt, czyli społeczna odmiana języka. Znowu taką dygresję może w tej chwili powiem, że odmianą socjolektu jest również profesjolekt, czyli język zawodowy. I jakby też na marginesie moich zainteresowań socjolektem młodzieżowym zaczęłam pracę nad profesjolektem nauczycieli i pewnie zachęcę Państwa też do współpracy w tym zakresie, ponieważ chodzi tutaj o język zawodowy współczesnych nauczycieli i pierwsze studium już na ten temat się pojawiło, więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, to taki artykuł również mogę do przeczytania przesłać. I trzecie kryterium, kryterium komunikacyjne, chyba najszersze, kiedy mówimy o tak zwanym slangu młodzieżowym, myśląc o bardzo ekspresywnym, humorystycznym, prześmiewczym stylu komunikacji potocznej stosowanych przez ludzi młodych. Prawda? Więc tutaj już myślimy o tekstach tworzonych przez młodych ludzi, o dialogach, o komunikatach bezpośrednich i wówczas z takiego punktu widzenia komunikacyjnego i pragmatycznego mówimy o slangu młodzieżowym. A zatem, proszę Państwa, pojęcie młodomowy będzie obejmowało nie tylko język, czyli nie tylko specyficzny zasób leksykalny, nie tylko specyficzne konteksty użycia tego zasobu leksykalnego, ale tak zwane wzory mowy. Wzory mowy to jest taki dość ciekawy termin i też pojemny, który będzie aktywizował również strategie kulturowe towarzyszące tej nieoficjalnej komunikacji młodzieży. Wówczas przechodzimy od takiego strukturalnego zaznaczenia zasobu słów, tak, czy zbioru słów, do tak zwanego mówienia po młodzieżowemu. I to mówienie po młodzieżowemu, które bardzo często obserwujemy we współczesnej tej popkulturze, ono staje się popularne, ponieważ, tak jak już wspomniałam na początku, konotuje młodość, konotuje zabawę, kojarzy się z zabawą, kojarzy się z taką kontestacją obowiązujących norm, skłonnością do szaleństw, do ekstremalnych zachowań, bo wiemy, że młodzieży więcej się wybacza i mówił o tym już Jan Kochanowski chociażby. W związku z tym ta młodomowa świetnie odpowiada na ponowoczesne zapotrzebowania kulturowe związane przede wszystkim ze zmiennością, z taką nieustającą nowością, kreacją rzeczywistości, z kultem młodości, ale także z możliwością wyboru spośród wielu ofert. Tak, proszę Państwa, jak badałam młodzież na to, co dla niej jest, aby ustalić, co dla współczesnych młodych ludzi, nastolatków jest wartością, no to przede wszystkim pojawiała się kwestia wyboru czy możliwość wyboru. Mam wybór, wybieram, nie jest mi to narzucone. I rzeczywiście ta spontaniczność slangu młodzieżowego, która proponuje wiele różnych neologizmów,
W zasadzie nieustająco powstają nowe słowa na okoliczność, nie wiem, towarzyskiego spotkania ze znajomymi, gry komputerowej, komunikacji przez portale społecznościowe, ale także jako reakcja na wydarzenia polityczne, wydarzenia społeczne, wydarzenia kulturowe. Również to, że młodzi nie interesują się współczesną polityką, czy nie interesują się jakby tą rzeczywistością społeczną, to chyba należy między bajki włożyć, ponieważ jednym z najbardziej obleganych portali społecznościowych przez młodych ludzi jest oczywiście Twitter, oprócz TikToka. Współcześnie. Facebook jest już passé absolutnie, więc jeśli chcemy na przykład zrobić reklamę zachęcającą do udziału w warsztatach nastolatków, to na pewno nie przez Facebook, proszę Państwa, raczej TikTok, ewentualnie Twitter. Kolejny aspekt młodomowy, który czyni z niej taką bardzo ciekawe narzędzie językowo-kulturowe, to jest zabawa, to jest humor, to jest ta ludyczność, ale powiedziałabym taka zabawa współcześnie pojmowana na wzór, o której pisał Huizinga kiedyś, czyli to jest taka zabawa pojmowana bardzo serio, taka zabawa, która staje się źródłem kultury i postawa bardzo emocjonalna. Emocje grają ważną rolę w młodomowie, podobnie jak ten zapis ekstremalnych doświadczeń, odczuć i wrażeń. Dlaczego jest tak ekstremalna młodomowa i dlaczego jest emocjonalna? O tym jeszcze pojawi się mowa, będę o tym mówiła wraz z kolejnymi slajdami, ale no, znowu to dotyczy współczesnej kultury, proszę Państwa, po nowoczesności. Skoro okazuje się, że wszystko już było, nie można wierzyć rozumowi, mamy do czynienia z pewnym indywidualizmem i ta wiedza zdroworozsądkowo indywidualna jest ważniejsza niż wiedza ekspercka, to czemuż można zaufać? No emocjom, tak? Te emocje są świeże, są odnawialne, są indywidualne, są moje. W związku z powyższym one pojawiają się w moim czy w naszym języku, którym to językiem odgradzamy się od dorosłych i którym posługujemy się w swojej grupie społecznej. W związku z tym ten wariant języka, który niesie informacje o życiowej aktywności, nie inercji, bo bynajmniej, o zmienności, spontaniczności, powoduje, że z młodomową identyfikują się nie tylko adolescenci, ale również wszyscy, których możemy określić młodych duchem. Ja swego czasu napisałam taki artykuł o kidaltyzacji współczesnej kultury i pokazywałam, jak również tacy bohaterzy masowej wyobraźni, jak Kuba Wojewódzki, ale także youtuberzy i streamerzy korzystają z młodomowy, aby właśnie tę swoją spontaniczność podkreślać i tą duchową młodość oczywiście. Proszę Państwa, to, że kod młodości, tutaj młodomowa staje się jednym z takich dominujących rejestrów języka potocznego,
Mogą być również pewne ankiety czy pewne sondaże w środowisku dorosłych popełniane. I tutaj mamy właśnie na slajdzie jedną z takich ankiet internetowych, w której widać, że dorośli i tolerują, i akceptują sposób komunikowania się młodzieży, akceptują neologizmy, nowe słowa, bo z jednej strony pozwalają zachować młodzieży odrębność, ale z drugiej odświeżają język potoczny. Proszę Państwa, ta fascynująca młodzieżowość i fascynująca nie tylko dla mnie, która z młodzieżą pracuje od 30 lat, najpierw jako nauczycielka w szkole średniej, a potem jako naukowczyni i badaczka kultury młodzieżowej, ale także nauczycielka akademicka. Ta fascynująca młodzieżowość przekłada się na kilka obszarów, z których Państwo mogą też skorzystać, pogłębiając swoją wiedzę o tej odmianie języka. Ja przygotowałam taki zbiór linków i zbiór materiałów, adresów bibliograficznych, z których można skorzystać. A w tej chwili chciałam Państwu zaprezentować tylko trzy takie obszary, mianowicie Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży, o którym wspominałam na początku. I zachęcam tutaj do korzystania nie tylko z zakładki młodzianizmy, która to zakładka się tutaj na początku pojawia. Młodzianizmy to jest oczywiście termin wymyślony przez nastolatków, a dotyczący tych neologizmów stworzonych przez młodych ludzi, a jeśli nie stworzonych, to przynajmniej używanych przez młodych ludzi. Następnie mamy zakładkę multimedialne Miszmasz. W tej zakładce zamieszczam ciekawe materiały, nie tylko werbalne, ale również niewerbalne, wizualne, audycje radiowe, które pojawiają się na temat mowy młodego pokolenia i współczesnych neologizmów. Niezbędnik kulturowy to ta zakładka, w którym mamy połączenie slangu młodzieżowego czy młodomowy z różnymi obszarami kultury, potem stylizacje i zawłaszczenia. Tutaj pokazujemy, w jaki sposób kultura, literatura, ale także PR z zasobu młodzieżowego korzysta. W dalszej części mamy taki przycisk, w którym za pomocą którego wysyłamy zgłoszenia do obserwatorium i zachęcam Państwa do, żeby nie wahać się używać tego przycisku i można również jako jeden z elementów warsztatów spowodować rzeczywiście stworzenie takiego formularza czy kilku formularzy, na których to młodzi ludzie będą swoje propozycje przedstawiać, swoje propozycje zgłaszać. Młodzi ludzie bardzo to lubią. Ja też prowadzę warsztaty z nastolatkami i owszem, pokazuję im, że istnieje nie tylko odmiana młodzieżowa, pokazuje im, że ta odmiana młodzieżowa dotyczy komunikacji potocznej, pokazuje im istnienie języka ogólnego, języka edukacji szkolnej, bo to też jest ważne, czy odmiany edukacyjnej i języka oficjalnego, czy odmiany oficjalnej, bo to jest ważne, żeby młodzi ludzie mieli też świadomość przełączania kodów. Oni są już na tym etapie kształcenia,
że orientują się dobrze, czym jest język edukacji szkolnej, czy powinni się orientować, tak? I czym jest język oficjalny, czy odmiana oficjalna języka. Niemniej jednak ta konieczność wprowadzenia elementu kultury języka też jest potrzebna. Czyli taka świadomość, że owszem, slang młodzieżowy, tak, on jest istotny, ważny, kreatywny i my go tutaj wspieramy, ale ważne jest też, żeby umieć znaleźć się w różnych kontekstach komunikacyjnych. I niekoniecznie używamy go w stosunku do nauczyciela, czy w stosunku do dorosłych, czy w stosunku do na przykład naszych seniorów, których no, wykluczylibyśmy z komunikacji, bo po prostu oni bardzo często nie wiedzą, o czym młodzi ludzie do nas wówczas mówią. Więc Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży zapraszam do współtworzenia. Jeśli ktoś z Państwa również chce uczestniczyć na stałe w tym projekcie, to też zapraszamy. Mamy korespondentów, nauczycieli korespondentów z różnych dziedzin, nie tylko językoznawców. I mamy też Radę Młodzieżową, ona jest otwarta i osoby, nastolatkowie, którzy z nami współpracują, mogą na bieżąco dopisywać się do tego projektu jako stali współpracownicy. Drugi obszar to oczywiście miejski słownik slangu, miejski.pl, notabene słownik stworzony przez informatyka Pawła Sobolewskiego. Ja kiedyś z nim rozmawiałam na ten temat, bo zastanawiałam się, dlaczego w tym wstępie do słownika no, jest tyle błędów językowych. I nawiązałam właśnie z panem Pawłem Sobolewskim rozmowę, więc pan powiedział, że jest informatykiem, więc spróbowałam skorygować wstęp do tego słownika slangu i tak się zaczęła nasza znajomość. Jest to bardzo rozbudowany słownik, słownik online, bardzo cenny, ponieważ zawiera no, kilkadziesiąt tysięcy w zasadzie jednostek językowych. Dla potocznych użytkowników języka, czy może niespecjalistów, to jest bardzo dobre źródło, bo rzeczywiście można sprawdzić, co dane słowo oznacza. Natomiast dla specjalistów już niekoniecznie, proszę Państwa, bo jest to słownik na tyle społecznościowy, że moderator tego słownika nie sprawdza ani kontekstów użycia, ani frekwencji tych zgłoszeń. One są po prostu przesyłane przez młodych ludzi, nazwijmy ich, tak? I są zamieszczane, nawet zbytnio niekorygowane, więc niektórzy rodzice twierdzą, że no bardzo dużo tam wulgaryzmów, wulgarnych odniesień, ale również wulgarnych definicji. Tak, tak jest w istocie, bo rzeczywiście ten słownik nie jest korygowany przez specjalistów. I trzecia grupa, już trzeci obszar, już moderowany, to jest młodzieżowe słowo roku. Oczywiście na stronie PWN w zakładce Młodzieżowe Słowo Roku mamy tutaj galerię słów młodzieżowych, są również takie e-booki ze słowami, ze zbiorami słów i znaczeniami, ich znaczeniami, które w poprzednich plebiscytach się pojawiały, nie tylko wygrywały ten plebiscyt, ale również słowa zgłaszane przez użytkowników języka młodzieżowego. W tej chwili od 2021 roku plebiscyt ma formę dwustopniową, to znaczy najpierw mamy zgłoszenia od internautów, potem wybieramy 20, taką top 20, czyli tych najbardziej popularnych słów, najczęściej pojawiających się, ale również najciekawszych. Ta 20 jest publikowana
na początku listopada i jeszcze przez 2 tygodnie głosujemy na słowa z tej 20. No i przyznam się szczerze, ponieważ plebiscyt rusza już niebawem, w połowie października, i będziemy oczywiście zachęcać młodzież, przede wszystkim nastolatków, do uczestnictwa w tym plebiscycie, to zastanawialiśmy się, jak uniknąć takiej sytuacji, jaka miała miejsce w zeszłym roku. Pani Justyna wspomniała o tak zwanym słowie śpiulkolot, który wygrał plebiscyt. Proszę Państwa, i rzeczywiście zadziało się to w ten sposób, że ten śpiulkolot był zgłaszany przez tak zwaną starszą młodzież, czy tą młodzież już nieszkolną i chyba już nawet nie studencką. Słowo powstało wśród użytkowników jednego z blogów Mike Life Harder i ono zaczęło żyć swoim życiem. Spodobało się potem internautom i na to słowo głosowali. I głosowali rzeczywiście niekoniecznie nastolatkowie. Kiedy śpiulkolot wygrał, bo dostał najwięcej głosów, podniosło się wielkie larum. No przecież po pierwsze nie jest to słowo stworzone przez młodzież, ani to słowo za bardzo przez młodzież używane, tą nastoletnią, która niby tutaj miała być podstawą tego plebiscytu, więc dlaczego ono się pojawiło i na pewno jest to wymysł nasz, czyli jury. No zapewniam, że nie jury, ponieważ plebiscyt ma formę zabawy i nie ma możliwości sprawdzenia, kto głosuje, prawda? Owszem, w formularzu plebiscytowym mamy lata czy wiek głosujących, ale no, nie wprowadzamy żadnych ograniczeń, czyli jeśli, nie wiem, rodzic uzna, że słyszy bardzo ciekawe słowo i ono jest młodzieżowe, no to też może jak najbardziej na to słowo zagłosować. Czyli mamy tutaj zabawę, ale no, ta zabawa, tak jak przed chwilą mówiłam, ma charakter tworzenia pewnej nowej kultury, skoro ten plebiscyt wywołuje takie emocje i wszędzie się o nim mówi, bardzo dużo enuncjacji medialnych również powstaje. Coś w tym jest, że to młodzieżowe słowo roku zdecydowanie zdominowało słowo roku, które notabene w tym samym czasie jest wybierane. No i proszę Państwa, ten nieszczęsny śpiulkolot, który został młodzieżowym słowem roku, z inicjatywy internautów dostał najwięcej głosów. On natychmiast, jeszcze tego samego wieczoru, został kupiony przez marketing, prawda? I proszę zwrócić uwagę, powstały reklamy. Tutaj mamy śpiulkolotnika z Ikei i śpiulkolot, nawiązanie oczywiście do podróży Dreamlinerem, przepraszam. Te słowa młodzieżowe, proszę Państwa, tak zwane, one natychmiast się wpisują w język reklamy. Ja tylko 4 przykłady tutaj podałam Państwu, ale zachęcam do, zapraszam do Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży. Tam na bieżąco te przykłady się pojawiają i na przykład mamy słowo cringe, bardzo popularne wśród młodych ludzi, zapisywane z angielska, ale również też po polsku. Jest to słowo, które oczywiście w 20 było, znalazło się w zeszłym roku, ale cringe również został młodzieżowym słowem roku w Niemczech i cringe został młodzieżowym słowem roku w Czechach. Cringe, czyli żenada, coś, co jest żenujące. Jest
takim ciekawym słowem, które potem trafiło, jak widać, na koszulki również dla osób dorosłych. No i oczywiście słowo sztos, też taki przykład interesujący, które chyba już weszło do języka potocznego. Sztos w znaczeniu coś, co jest świetne, doskonałe, rewelacyjne. Jest już źródłem nawet złożeń typu sztosbarber, tak, albo sztosburgery. Sztosburgery kiedyś to były reklamy zawieszone na stacjach benzynowych Orlenu, widziałam osobiście, albo sztoszabiegi w języku kosmetologii, też bardzo często takie zestawienie, a nawet i wzrosty takie się pojawiają. A zatem kultura wykorzystuje marketingowo, oczywiście wykorzystuje bardzo chętnie młode słowa. Nie wiem, ile jeszcze mi czasu zostało. Oj, bardzo mało czasu, a ja jestem na początku, więc tylko może Państwu powiem o pewnych trendach w języku młodego pokolenia. Oczywiście młoda mowa stoi neologizmem i neosemantyzmem. Ona składa się na ten repertuar nowych znaczeń, nowego zasobu semantycznego. I tak jak Państwu wskazywałam w materiałach informacyjnych, mamy tutaj do czynienia z różnymi tendencjami słowotwórczymi. Najczęściej są to typowe formanty, które są dodawane do istniejących wyrazów, na przykład zaczerpniętych z języka ogólnego, ale dzięki nowej strukturze mają nowe znaczenie. Proszę zwrócić również uwagę na pisownię, która czasem różni się od tej związanej z regułami ortograficznymi. Ja zapisałam smakuwa zgodnie z regułą ortograficzną, ale nikt z nastolatków na pewno by tak tego nie zapisał, tylko przez u zwykłe smakuwa, czyli coś, co jest bardzo smaczne. Ten trend ara, który się pojawił już 2 lata temu, nazywanie trochę żartobliwe, trochę prześmiewcze młodych kobiet, które fascynują się czymś, on nadal jest utrzymywany. Przy czym proszę zwrócić uwagę, tak jak pojawiła się na początku kilka, a nawet kilka lat wcześniej blachara, tak, jako osoba, która w cudzysłowie leci na szybkie samochody i mężczyzn, którzy je prowadzą. Tak w słowie rzepiara nie ma już tego negatywnego wydźwięku, czy w zodiakarze nie ma tego negatywnego wydźwięku. Rzepiara to jest ta osoba, która lubi się fotografować na tle łanów, rzepaku, podobnie zresztą jak znana Państwu pewnie jesieniara. Kolejny przykład tworzenia neologizmów, no to oczywiście są zapożyczenia, ale te zapożyczenia bardzo szybko ewoluują w czasie oczywiście kontaktów młodych ludzi. Najczęściej są to kontakty online i proszę zwrócić uwagę na przykład taka forma essa. Ona pochodzi od wykrzyknika w zasadzie easy z języka angielskiego. To były takie wykrzykniki, którymi młodzi ludzie nagradzają siebie za wygraną grę czy wygraną jakąś batalię w grze internetowej. Więc to było łatwe, to jest zwycięstwo easy. To easy bardzo szybko przeszło w s albo w s, a to S w essa, tak? I essa zaczęła żyć swoim życiem. Essa to znaczy świetnie, doskonale, wygrana, łatwo poszło, ale już ostatnio też umieszczałam w obserwatorium nową kolokację, nowe połączenie, być na essie albo mieć essę, czyli po prostu
wypoczywać, czuć się dobrze, czuć się świetnie. Połączenie struktur takich hiperbolicznych typu mega czad. Czad, mężczyzna bardzo przystojny, o specyficznej urodzie, i ktoś jest mega czatem, czyli jest bardzo przystojny. Akronimy. Akronimy czy akronimizacja jest, proszę Państwa, jedną z cech młodego języka. I to są akronimy oczywiście zapożyczone z języka angielskiego typu BFF, BBFka, czyli Best Friends Forever, przyjaciele na zawsze, bardzo dobra koleżanka, bardzo dobry kolega. Już w tej chwili akronim ustąpił miejsca w formie bestie, od best po prostu. TGZ, czyli skrót spotkamy się, TGZ, tam gdzie zawsze. To są takie skróty, które oczywiście ułatwiają komunikację. Kolejny przykład tendencji, bardzo ciekawy czasownik, mrozić, mrozi, z również derywatem mroziciel. Mrozi to po prostu odczuwać zażenowanie, czyli polska wersja angielskiego cringe'u. Coś mrozi, czyli po prostu coś jest beznadziejne i dzięki czemu odczuwa się zażenowanie. I co ciekawe, od razu do tego powstała ikonka twarzy zmrożonej z soplami, które pojawiają się na ustach. Naura jest to nowa wersja, fonetyczna wersja oczywiście poczciwej nary czy na razie. Tutaj mamy przykład korzystania z wypowiedzi YouTuberów, dzięki którym używane przez nich słowa, a nawet sposoby wypowiedzi trafiają potem do młodego pokolenia i to jest takie trochę naura, trochę z angielskiego i dzięki temu brzmi inaczej niż do tej pory. I na koniec jeszcze ciekawa forma onimizacji, czyli tworzenie nazw pospolitych od nazw własnych, od imion. Jest taka tendencja współczesna, kiedy imieniem określa się całą kategorię osób. I oczywiście młoda mowa eksponuje to, co dla młodych ludzi jest istotne, czyli obszar relacji, powitania, pożegnania, ale także, proszę Państwa, to, co w tej komunikacji jest takim ładunkiem pragmatycznym, czyli walki na słowa, są to wszelkiego rodzaju powiedzenia, riposty, również bardzo duża grupa tego słownictwa dotyczy relacji i wartości związanych z relacjami, wartościowania innych ludzi. Także jeśli pojawi się taki temat na warsztatach, to bardzo dobrze, bo relacje to jest to, co młodych ludzi właśnie zajmuje. Akronimy. Ciągle pojawiają się nowe akronimy, bo jest to język kontaktu, również kontaktu internetowego, więc młoda mowa jest językiem na skróty. Bardzo ciekawe, tutaj na końcu wskazałam Państwu bardzo ciekawy emotikon, bo XD pewnie wszyscy już znają, ale ten emotikon, który my dorośli posyłamy sobie, żeby powiedzieć, jak to jest nam ciepło, wypoczywamy gdzieś i jest świetnie, świeci słońce i nic nie musimy robić, żyjemy lazy, a tymczasem dla młodych ludzi jest to po prostu określenie kogoś, kto jest świetny, doskonały
innymi słowy, totalny szefuncio. Jak prowadziłam badania w zeszłym roku na nastolatkach, prosiłam, żeby uszeregowali emotikony, które są najczęściej przez nich teraz używane, to właśnie totalny szefunciu został numerem jeden. Młoda mowa jest kodem emocji, a wspominałam o tym, te emocje są gwarancją autentyczności, musi być jakiś efekt wow, żeby coś powiedzieć, więc mamy tutaj dwie przestrzenie, czyli tego, co jest in plus i tego, co jest in minus. Tertium non datur, czyli trzeciej możliwości nie ma. Albo coś jest super, czyli jest koks, kozak, nie ktoś, tylko coś jest kozak, czyli świetne, mega, turbo, prze, wyczesane po konkrecie, masne, prestiżowe, albo jest beznadziejne, czyli dno i 2 metry mułu, 2 na 10, cringe, żenka, bezbek bądź bieda, ewentualnie nie oddaje, jeśli coś oddaje, jest świetne, nie oddaje, no to oczywiście jest beznadziejne, może jeszcze ewentualnie mrozić. Permanentna zmiana, szybkość, akcja, kreatywność językowa, to jest cechą świata młodzieżowego i również tego języka. Proszę zwrócić uwagę, ogólne słowo iść obejmuje tylko kilka, tutaj podałam tylko kilka przykładów bardzo ciekawych sformułowań typu cisnąć z buta, bujać, drałować, dymać, goingować, pomykać, prażyć, petować, spadać, śmigać, turlać i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, oczywiście gdybyśmy mieli więcej czasu, to można by o tym powiedzieć, że cisnąć z buta to jest już zupełnie inny obraz świata niż ogólne iść. Ale ta zmiana, ta kreatywność jest bardzo ważna, to młodzieńcze przeżywanie świata jest bardzo ważna, a mottem do tego uczyniłam wypowiedź jednego z nastolatków, który w rozmowie ze mną taką motywację podał tej zmienności, cennej zresztą i cenionej przez nich. To, co u was dorosłych dzieje się przez całe życie, u nas dzieje się w tydzień. Humor, przyjemność. Oczywiście jak najbardziej wszystko ma być w ramach filozofii XD, beki, śmieszkowania i heheszkuj, ale generalnie obowiązuje styl handluj z tym, czyli najpierw przyjemności, a potem się zobaczy. No i oczywiście wolność słowa, czyli możliwość korzystania z wielu dyskursów, z wielu porządków. Nie ma tutaj świętości ani językowych, ani kulturowych, ani religijnych. Po prostu wszystko nadaje się do tego, żeby stworzyć nowe słowa, żeby pobawić się formą i normą. I jest to jak najbardziej typowe dla młodego pokolenia. I już na sam koniec, przepraszając za przedłużenie, pokazuję Państwu dwie aplikacje, które wykorzystywałam na warsztatach z młodą mowy do przeprowadzenia takich quizów, testów. To są darmowe aplikacje, darmowe programy. Trzeba się Kahoot pewnie Państwo znają, tutaj trzeba się zalogować, mieć konto i na Bluecacie też. I można tutaj właśnie takie quizy językowe przygotować, a młodzi to bardzo, bardzo lubią. Młodzi korzystają ze swoich telefonów komórkowych, ze swoich smartfonów i ten efekt rywalizacji również powoduje, że to zainteresowanie na początku warsztatów się pojawia. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie. Dziękuję za możliwość zaprezentowania swoich rozważań na temat młodomowy. Zachęcam i do odwiedzenia strony Centrum Edukacji Obywatelskiej, ściągania materiałów. Zachęcam do kontaktu ze mną, do pytań, do współpracy
w ramach naszego obserwatorium. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Anno, bardzo Pani dziękujemy za ten ciekawy materiał. Już tutaj pojawiły się pytania na czacie, czy będzie możliwość odtworzenia raz jeszcze. Oczywiście pytanie do Pani, czy mogłaby nam Pani udostępnić tę prezentację? Oczywiście. My byśmy ją przesłali uczestnikom. Oczywiście. Tak, zostawię jak najbardziej. Bardzo dziękuję. To poprosimy ją na maila i Państwu roześlemy. Proszę Państwa, mamy, myślę, że z czym pracować, prawda? Merytoryczne, bardzo duże wsparcie. Do tego dochodzą scenariusze. Dochodzą gry. Spodziewajcie się Państwo paczek z materiałami od nas. W przyszłym tygodniu zaczynamy, przyszły tydzień, przełom z jeszcze kolejnym. Zaczynamy wysyłkę, także liczymy na to, że dużo ciekawych efektów warsztatów pojawi się na naszej stronie młodamowa.org.pl i będziemy się dalej nimi twórczo dzielić. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo.